Witajcie. Pokażę Wam dzisiaj i objaśnię, dlaczego uważam, że w momencie, kiedy człowiek umrze, to idzie albo do piekła, albo do nieba chwilę po tym, jak umrze. Ok? A nie czeka ileś tam lat, zanim pójdzie właśnie do miejsca wieczności. Nie. Uważam, że osoba, która umiera, idzie natychmiast do wieczności. Dlatego nagrałem ten materiał o Janie Pawle II, ponieważ wierzę, że on w tej chwili cierpi męki w piekle, tak? Takie są fakty, bo bałwochwalcy tam idą. I dopiero potem on będzie wrzucony do jeziora ognia i siarki, ok? Ja tutaj mówiłem o tekście z objawienia Jana 21:8, ale sam apostoł Paweł mówił, nie uczcie się ani bałwochwalcy, tak? Tam jest zaznaczone, nie odziedziczą Królestwa Bożego, także to oznacza, że skoro nie wejdą do Królestwa Bożego, no to pójdą do piekła, tak? A potem z tego piekła będą osądzeni, tak? I potem dopiero wejdą do jeziora ognia, ok? Pokazuję je objaśnię. Objawienie Jana 20, 13. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. Widzicie? I dopiero potem, jak śmierć i piekło wydały umarłych, czyli byli umarli w piekle, ok? Zostali osądzeni każdy według swoich uczynków, tak? Czyli w dniu sądu ludzie z piekła wyjdą, aby zostać osądzeni i wtedy ta śmierć i piekło zostaną wrzucone do jeziora ognia. Czyli ludzie, którzy byli w piekle, idą wtedy po dniu sądu do jeziora ognia. Okay? Takie są fakty, pokazuję je i objaśnię. I teraz tak, na dowód tego, że człowiek natychmiast idzie do piekła, tak? Dlatego wierzę, że Jan Paweł II jest w tej chwili w piekle. Zobaczmy sobie przypowieść o bogaczu i Łazarzu, ok? Jest to przypowieść biblijna, żeby nie było. Obejrzyjmy sobie to. Pokazuję i objaśnię. Był pewien bogaty człowiek. Nosił on szaty z purpury i najlepszego lnu, a na co dzień wystawnie ucztował. Przy bramie jego dworu leżał natomiast pewien porzucony żebrak. Miał na imię Łazarz i cały pokryty był wrzodami. Pragnął najeść się tym, co spadło ze stołu bogacza. Tak, nawet psy przychodziły, by lizać jego wrzody. W końcu żebrak zmarł, a aniołowie przenieśli go do miejsca, gdzie mógł cieszyć się szczęściem u boku Abrahama. Czy wy to słyszeliście? Ludzie, którzy mi zarzucacie to, że po śmierci nie idzie się natychmiast do wieczności. Posłuchajcie. Jeszcze raz. W końcu żebrak zmarł, a aniołowie przenieśli go do miejsca, gdzie mógł cieszyć się szczęściem u boku Abrahama. Czyli po tym, jak żebrak, czyli Łazarz, zmarł, poszedł na łono Abrahama, tak? Za chwilę po tym, jak umarł, poszedł na łono Abrahama. Poszedł do miejsca, w którym ma wieczne szczęście, ok? I jest podane jego imię, Łazarz, ok? Także to nie jest tylko przypowieść, ale takie są fakty, ok? Bogaty człowiek również zmarł i został pochowany. Bogaty człowiek również zmarł i został pochowany. Tak? I co ma miejsce potem, jak został pochowany? W tej chwili zobaczymy. Ugh.
Tu jest pokazane, jak on jeszcze umiera, tak? A za chwilę jak umrze. Czy on pójdzie na sąd? Czy pójdzie natychmiast do piekła? Pokazuje jej objaśnie. No zobaczymy. Pan Jezus by nie zapomniał o takiej ważnej kwestii, ok? By wspomniał o tym, że on został osądzony i potem poszedł dopiero na wieczne męki, tak? A tutaj mamy, że właśnie bogacz zamknął oczy i poszedł właśnie do miejsca wiecznej kary, do miejsca wiecznych mąk. Pokazuje jej objaśnie. Widzicie? Umarł i tam poszedł. Nie ma mowy o sądzie, tak? Zanim posłuchamy tego dalej, jeszcze raz przypominam, tak? Bo może ktoś sobie przewinął ten filmik i tego nie widział. Zobaczcie. To będzie już pod koniec, tak? Śmierć i piekło wydały umarłych. Wydały umarłych. Czyli kogoś takiego jak bogacz. Okay? Którzy w nich byli, którzy byli w piekle. I potem zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków, a śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia, to jest druga śmierć. I oczywiście jezioro ognia to jest miejsce cierpienia, tak? Kilka wersetów wcześniej o tym mówi, że a diabeł, który już zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok, tak? I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. Ktoś tutaj mówi, o, tylko diabeł będzie cierpiał, a fałszywy prorok? Albo objawienie Jana 21:8 mówi, że kto będzie cierpiał? Wieczne męki w piekle. No ludzie. Okej? Ludzie. Którzy czynili takie i takie grzechy, tak? Objawienie Jana 21:8 o tym mówi, okej? Wybaczcie. Zmniejszę to. I przejdziemy sobie właśnie do 21 rozdziału. Ale bojaźliwi, niewyszący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy, tak? Czyli ktoś taki jak Jan Paweł II i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. I tutaj ludzie mówią, to jest druga śmierć, więc to jest miejsce, w którym po prostu się nie istnieje, tak? No ale co mówi 10 werset z 20 rozdziału, że to jezioro ognia, tak? Czyli ta druga śmierć, to nie jest śmierć w sensie nieistnienia, ale to jest śmierć w sensie takim, jak powiedzmy, tutaj jest piekło, tak? To jest pierwsza, można powiedzieć, śmierć. Ale w sensie takim, że tam nie ma życia ani grama. Życie to ma tutaj Łazarz, tak? Ale on tutaj nie ma życia. Jakie to jest życie, powiedzcie mi? I potem jeszcze jak zostanie wrzucony do jeziora ognia, to jest w ogóle, to jest drugi etap śmierci, tak? Ani grama życia nie ma w takim miejscu. Pojmijcie to, że nie wolno myśleć na ludzki rozum w tej kwestii, tak? Że śmierć równa się nieistnienie. To tak człowiek ze świata sobie może pomyśleć. Ale my, ludzie, którzy wierzymy biblijnie, nie powinniśmy tak myśleć, no bo Biblia nam pokazuje i objaśnia, że śmierć druga to jest jezioro ognia i siarki, tak? Jezioro ognia to jest druga śmierć, tak? A co ma miejsce w jeziorze ognia? Męki we dnie i w nocy na wieki wieków, ok? Czy to jest jasne? No mam nadzieję, że tak. I tutaj zobaczcie właśnie ten bogacz cierpi, ok? I pamiętajcie, że on natychmiast poszedł do tego miejsca. Wiecie, jak czytamy Ewangelię według świętego Łukasza 16,
to mamy tutaj krok po kroku napisane, co ma miejsce. Zobaczcie. I umarł żebrak i został zaniesiony automatycznie, tak? W sensie natychmiastowo. Umarł żebrak i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany, tak? I co ma miejsce, jak został pogrzebany? A będąc w piekle i cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie, tak? Co tam w ogóle Abraham robił? Moje pytanie jest. Co tam robił Abraham? Czemu jest podane jego imię? I czemu jest podane imię Łazarz? Skoro to tylko taka przypowieść, tak? Czemu są podane te imiona? Powiedzcie mi. O bogaczu nawet nie wiemy, jak ma na imię, bo imiona bezbożnych będą wymazane, tak? Alms. Welcome, Father Abraham. Yes. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise. Paradise? Yes, Lazarus. Paradise! Dlaczego apostoł Paweł mówił, wolałbym być z Chrystusem, bo to daleko lepiej? Okay? Kiedy miał takie myślenie, że z jednej strony wolałby być na ziemi ze względu na ludzi, aby im głosić Ewangelię, a z drugiej strony mówi, wolałbym być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Czemu on tak mówił? Bo zdawał sobie sprawę, że jak umrze, to idzie do miejsca, gdzie jest Chrystus. Okay? Idzie do miejsca wiecznego szczęścia. Jakkolwiek jest ono nazywane, tak? Czy to raj, też przecież na krzyżu jeden z byłych łotrów, tak? Usłyszał, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju od Pana Jezusa. Istotnie, jak Biblia coś takiego mówi, to istotnie takie są fakty, tak? Świadkowie Jehowy to przekręcają i mówią, o, tam przecinek powinien być w innym miejscu, tak? Bo w klece nie ma przecinków, więc Pan Jezus mówił, zaprawdę dziś tobie powiadam, będziesz ze mną w raju. Słuchajcie, to jest kłamstwo. Pan Jezus nigdy nie mówił, o, dziś tobie coś mówię. Nie, nigdy się coś takiego nie było. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, czy w ogóle spotkaliście się z czymś takim. Ok? To są kłamstwa. Jakbyście coś takiego usłyszeli, to wspomnijcie na to, że Pan Jezus nigdy tak nie mówił. Że, zobaczcie, to nie ma sensu. Dziś tobie mówię to i tamto. To nie robi żadnego sensu, słuchajcie. On naprawdę był właśnie w tamtym dniu w raju z Jezusem. Co nam pokazuje i objaśnia, że Bóg jest wszechmogący. We've been preparing a banquet in your honor. Wszechobecny. Yes, yes, come. Ludzie mówią znowu, w piekle nie ma życia. Father Abraham.
Oczywiście, że nie ma życia. Czy wy tutaj widzicie życie? A gdy w kraju... W sensie ludzie mówią, w piekle nie może być życia, tak? No oczywiście, że nie może. Pytam znowu, co to jest za życie? To nie jest życie. To nie jest życie. Tutaj nie ma ani grama życia. Męki w ogniu nieugaszonym. Nie umarłych doznawał udręki, podniósł oczy i zobaczył z daleka Abrahama oraz Łazarza u jego boku. Ojcze Abrahamie, zawołał, zlituj się nade mną i poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. Dziecko, odpowiedział Abraham, przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. A poza tym między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, nie mogli, i aby stamtąd do nas nikt nie zdołał się przenieść. Wtedy bogaty powiedział, proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech im złoży świadectwo, aby chociaż oni nie trafili do tego miejsca udręki. Abraham na to. Mają Mojżesza i proroków. Niech ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie. Nie przestawał prosić bogaty. Jeśli pójdzie do nich ktoś z umarłych, opamiętają się. Wtedy Abraham powiedział. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie dadzą się przekonać. I tak to właśnie wygląda, że ludzie, którzy nie uznają piekła, to ich nawet jakieś cuda nie przekonają, tak? Nic ich nie przekona, bo nie wierzą Bożemu Słowu, tak? Ludzie czytają te teksty, ale je przekręcają, tak? O, Bóg nie miał tego na myśli, tak? To jest tylko przypowieść. Ludzie tak to sobie tłumaczą, tak? Świadkowie Jehowy, Adwentyści Dnia Siódmego i tym podobnie, ok? Wiele osób nie wierzy w wieczne męki w piekle. To po co Pan Jezus dawał tą przypowiedź? Po co jest napisane, a ty cierpisz męki? I czemu jest zaznaczone, że choćby ktoś zmartwychwstał, nie uwierzy? To nam pokazuje i objaśnia, że właśnie wielu ludzi to właśnie nie chce wierzyć, ok? Ale po to Pan Bóg dał nam to przypowieść, abyśmy uwierzyli. Błogosławieni, którzy wierzą w takie rzeczy, ok? Którzy wierzą Bożemu Słowu, ok? Także podsumowanie, jeszcze raz. Pierw, jak człowiek umiera, grzesznik, tak? Idzie do piekła, ok? W dniu ostatecznym, w sensie w dniu sądu, może tak, tak? W dniu sądu. Ludzie, którzy byli w piekle, tak, jak ten bogacz, będą osądzeni według swoich uczynków, ok? I potem, jak już będą osądzeni, to zostaną wrzuceni do jeziora ognia, ok? Dlatego ja tutaj właśnie w tym filmiku wspominałem, że Jan Paweł II w tej chwili cierpi męki, tak? Ale potem mu zostanie dołożone do pieca po dniu sądu i zostanie wrzucony do jeziora ognia. Czy to jest jasne? I podobnie ma kwestia
miejsca, jeżeli chodzi o niebo, tak? Człowiek umiera, idzie do nieba, raduje się, wie, że już z tamtego miejsca nie może trafić do piekła. Tak jak tu była mowa, że jest takie oddzielenie między tymi miejscami, tak? Że ktoś z nieba nie może przejść sobie do piekła, tak? To jest niemożliwe, więc jak ktoś już poszedł do nieba, to potem czytamy o Nowym Jeruzalem, okej? Nowe Jeruzalem to miejsce właśnie, które będzie po dniu sądu też, tak? Pierwsi ludzie idą właśnie na łono Abrahama, mają szczęście, a potem właśnie też idą na sąd, bo chrześcijanie także idą na sąd i będą właśnie osądzeni według swoich uczynków i idą do Nowego Jeruzalem, ok? I tam już będą na wieki wieków. Ok. No ale ci, którzy poszli do jeziora ognia, także tam będą męczeni dniem i nocą na wieki wieków. Ok. Tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że w tej chwili to jest jasne. Także to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.